Z danych, które posiada Biuro Informacji Kredytowej, wynika, że w okresie, który został objęty propozycją pana prezydenta, jeżeli chodzi o uregulowanie sprawy kredytów walutowych, zostało udzielonych 953 tysiące kredytów walutowych na łączną kwotę 184 miliardów złotych. Z naszych danych wynika, że przyjmując limit 350 tysięcy złotych na jedną osobę limitu, jest to 902 tysiące kredytów, które dotyczy około 1 600 tysięcy kredytobiorców. Kwota tych kredytów pierwotna udzielona tych 902 tysięcy to jest 147 miliardów złotych. Część tych rachunków, 36%, jest już dzisiaj zamknięta. To znaczy, że część została spłacona, część została zamieniona na kredyty złotowe. Liczba czyny kredytów, które podlegają tej ustawie, to jest 573 tysiące rachunków, 64%. Dzisiaj do spłaty jest 124 miliardy złotych. Jeżeli chodzi o spłacalność kredytów mieszkaniowych, w tym złotowych i walutowych, jest bardzo dobra. Kształtuje się poniżej 2% szkodowość, to znaczy kredyty, które mają opóźnienie powyżej 90 dni w stosunku do wszystkich kredytów, jest poniżej 2%. Ostatnio Biuro Informacji Kredytowej przygotowało informację prasową dotyczącą takiej piramidy spłacalności. Z tych analiz wynikało, że w przypadku gospodarstw domowych, które mają 4 lub 5 produktów kredytowych, na przykład kredyt konsumpcyjny, karta kredytowa, limit w koncie czy kredyt mieszkaniowy, w przypadku, kiedy się pojawią problemy finansowe, w pierwszym przypadku najpierw niespłacany jest limit, natomiast na samym końcu niespłacane są kredyty mieszkaniowe. Także jakość tych kredytów jest bardzo dobra.